Siema, siemanko. Z tej strony Wrangur. Znajdujemy się w Minecrafcie. Ostatni odcinek zakończyłem. Jak widzicie, tam troszkę się pozmieniało. A może i nie, albo i nie. W każdym bądź razie, wszedłem do kopalni jeszcze raz na górze. Poszedłem tam trochę dalej i powycinałem drzewo. Tutaj zgarnąłem ten piasek, co był. Cały, tam głęboko. I, o, już trochę pokazałem. I tak jak widać, troszkę się tu pozmieniało. Wykopałem parę tam naszych drzewek. Zrobiłem szkło, tak jak przy okazji znalazłem trochę właśnie iron ore. Dlatego zrobiłem iron 2 po prostu zwykłe 2 kilofy i jeden mieczyk oraz sobie zrobiłem wiaderko. Byłem też przejście tam na drugi koniec, tam co wam pokazywałem, co ta lawa była. Okazało się, że to jest ogromna góra, z której lawa spływa. Nie wiem, czemu mam kobiecą postać, muszę to zmienić czym prędzej. Jeszcze tego nie zmieniłem, może powiecie mi, jak to się zmienia. Więc tak, w domku to się zmieniło. Łóżko jest, troszkę go poszerzyłem o tą ścianę, o jedną kratkę tak jakby, czyli tam ta ściana została przeniesiona. Zmieniłem podłogę. I no troszkę mi to czasu zajęło, wykopanie tych wszystkich surowców i tak dalej, ale się opłacało. Tutaj nie mam pojęcia jeszcze, jak to zakończę. To chyba będzie otwarta przestrzeń, tutaj po prostu zrobię, albo to przeszkle całe, zrobię po prostu jakiś taki śmieszny daszek chiński, może, nie wiem. Teraz tak, będziemy dzisiaj pracować w kopalni. Tutaj dotąd są prace zrobione. Tą całą ścianę trzeba wymienić. Jedyne co, to mam tyle zrobione. Teraz tak, o, nie zauważyłem tego. No chodź tu. Kurde, muszę to jakoś naruszyć. Tylko jak? Żeby tego nie ruszyć, to muszę tutaj to ruszyć. Okej. Okay. Fajnie, pod moim domem iron ore. Świetnie. Będę musiał to naprawić, tą dziurę tutaj w tym miejscu. Więc tak, mamy iron ore. Pierwsze wam pokażę, co zacząłem robić tutaj. Tam jest tylko dziura wykopana i dana ten pochodnia. Tam na razie nic nie ma, tam będzie dopiero robił. Więc tak, teraz tutaj schodzimy, bo chcę wykopać sobie własną kopalnię, dlatego trochę się nakopałem tutaj, ale jak widzicie, no nie za dobrze to widać. W ogóle musimy iść po materiały, ponieważ zużyłem wszystkie pochodnie, patyki i tak dalej, potrzebuję nowych rzeczy. Dotąd jest to zrobione, będziemy potrzebowali nowych kilofów, nowych pochodni, nowych wszystkich rzeczy, dlatego też udamy się dzisiaj w poszukiwaniu za materiałami oraz powiem wam, ojej, dobra, muszę się iść wyspać, bo nas noc zastała, a to niedobry znak. Dobra, wyruszamy w takim razie, tą wodę sobie wezmę w razie czego. Teraz tak, mostem zajmę się, tak jak mówię, jak dostanę większą ilość pomysłów, co z nim można zrobić. W ogóle też muszę zapolować na jakieś jedzonko, bo tam widzicie, to jest góra. O, teraz ją dobrze widać. I piękny domek, powoli się kształtuje. Ojej, gdzie ja to poszedłem? Owieczki, tutaj możemy co się tak ścina ta gra? Co jest grane? Owieczko, owieczko. Cześć, me. Dobra, wełna. Wełna mięsko. Level pierwszy. Super. Aha, dobra, czyli znowu muszę. Ojej, nie, to miałem kopać. Niestety całe drewno poszło mi na tamto, dokładnie co do jednej kostki, jak widzieliście, tam w połowie nawet musiałem przerwać robienie tego niestety, ale postaram się jakoś wykopać następne surowce szybciej, może to jakoś nam pójdzie. No, kopaj rzesz. Powiedzcie, że to jest ostatnia kostka. Ostatnia. Świetnie. Na hardkorze będę w tej serii, którą kiedyś mam zamiar zrobić z hardkora, to po prostu będę tylko i wyłącznie robił na zasadzie im większy level, czyli po prostu przetrwanie w różnych. Będę chodził po świecie w nocy szczególnie i będę polował na różne potwory. Oczywiście jedzenie będę zdobywał w ciągu dnia, a w nocy polował.
Taki nocny łowca, to będzie seria Nocny łowca Minecrafta. Dobra, w związku z tym, że tego trochę już jest, widzicie, parę, tam nie jest filozofia w domu to zrobić, więc w ogóle craftboxa sobie rozwaliłem przez przypadek. Nie wiem czemu wtedy nie dostałem tego achievementa, ale mniejsza o to. Dobra. To tak, patyki. I dobra, zrobimy sobie kilofa. Nie kilofa, to sobie zrobimy. I zrobimy sobie jeszcze. Dobra, teraz na razie nie mam surowców, ale to potrzebował będę przy wykopywaniu. Owco, idź sobie, bo cię dziabnę moim mieczykiem. Drugi level. Dobra, będziemy potrzebowali wykopać więcej tego drewna. Więc już za nie biorę. O, to jest ta góra, stamtąd brałem lawę. Trzy razy musiałem kursować, żeby wypełnić to lawą, moje źródełko. Tam właśnie, gdzie dopiero buduję. Tam co wam pokazywałem na początku, to przejście, znaczy nie pokazałem go, bo tam jest ono w fazie prac i na razie go nie chcę pokazywać. Chcę go pokazać, jak będzie w finałowej. Powiem tyle, że to będzie taki magazyn, plus jeszcze przetwórnia taka pod ziemią. Lubię takie rzeczy, chociaż i tak myślę o tym, żeby zrobić tutaj jakiś większy ten domek. Gdzieś niedaleko. Albo samemu zrobić sobie wysepkę jeszcze jedną i... Chociaż myślę, że w przyszłości mógłbym spróbować połączyć mój domek z tą górą. W powietrzu, zrobić kolejkę. I na przykład zrobić też drugi domek na tej górze. Albo... To, co będzie za niedługo nam niezbędne do przetrwania, a mianowicie zrobić farmę zboża albo coś w tym stylu. No, mam wiele pomysłów, tak jak mówię, więc możecie spokojnie mnie wspierać poprzez subskrypcję, komentarze. Znam różne ciekawe rzeczy, nawet w planie jest piramida w pewnym momencie. Będzie, na pewno piramida, tylko nie wiem jeszcze gdzie, na jakiejś większej pustyni jak znajdę, tutaj na razie piasku jest tak średnio. I też jakbyście może zauważyli wcześniej przy tym domu, to został wyłożony sandstone'em. Dobra, wystarczy tyle, bo w ogóle się chyba zgubiłem, od tego trzeba zacząć. Nie, tam jest dom, dobra. Czyli skoro tam jest dom... To ja sobie wytnę te drzewa jeszcze, dwa, i zrobię tu wejście do kopalni. No i tak ogólnie to myślę, że jeszcze poza tym mógłbym tu ewentualnie, co ja bym tu mógł jeszcze ewentualnie do tego zrobić, no ciężko mi powiedzieć. Tutaj bym proponował zrobić tak, żeby tu od razu było przejście do kopalni, takiej dużej kopalni. Wiem co miałem jeszcze zrobić, łopatę do wykopywania tego dziadostwa. Ojej, ojej, ojej. Tak. Tylko, że taka łopata nie starczy na za wiele, no ale to dobra. Lepsze to niż nic, nie? To mięsko trzeba opiec, potrzebuje węgla, który też mi się skończył. Dobra, więc tak. Najpierw zrobimy jakieś przejście takie rozsądne w miarę. Na przykład tu. I potem zrobię większy otwór, poszerzę to wejście i tutaj będą... Tutaj możliwe nawet, że ta kolejka w pewnym momencie gdzieś będzie się zaczynała. Nie jestem jeszcze przekonany dokładnie w którym momencie to będzie. Patrzcie, już połowy łopaty nie ma. Nigdy nie kupujcie drewnianych łopat. Ani nie róbcie ich. Najgorsze dziadostwo jakie jest na rynku. Tylko porządne rzeczy się liczą. Na przykład kilof. Taki. Z żelaza. Dobra, 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 bo ja tutaj muszę... O! Żelazo, widzicie? Nie jest to jakiś problem wykopać żelazo. Uuu, ile żelaza! Na razie skopię trochę tego kobla, bo potrzebuję kobla jak nie wiem co. Troszkę mi to naruszy system i wygląd kopalni, no ale cóż. Zaraz to jakoś zaradzę temu, gdzie ten cały dirt jest. Okej. Okay. No, no i kopiemy dalej. Muszę zachować jakąś taką... Myślałem, że to zombie za mną jest. Muszę zachować jakąś taką równowagę, żeby to mniej więcej szło równo.
Czyli na przykład tak po 2 stopnie teraz możemy się obniżać co chwilę. Bo wchodzimy i tak w górę. Nie wiem, czy będę potrzebował taki wysoki strop kopać. Tylko tu ciemno strasznie jest. To mnie martwi. A węgla dalej nie ma. A to co to jest? Granit! Ej, znalazłem granit. Będę bogaty. To nic nie widzę niestety. Ślepy i bogaty będę. O cholera, granit. Ile granitu? Nie wiem co to jest, bo możecie mi napisać w komentarzu co to jest granit, bo jakoś nigdy nie miałem pojęcia co to jest granit. Jeżeli chodzi o Minecrafta. Nigdy tego nie było. Nie wiem, kopię na ślepo już. Dobra, muszę stąd się wynosić, bo ja nic tu nie widzę kompletnie. Dobra, odkryłem kopalnię granitu. Ten odcinek będzie zatytułowany Kopalnia Granitu. Bo ciemno tam jest jak nie wiem co. Potrzebuję doprowadzić tam światło jakieś, czyli potrzebuję tu gdzieś dziurę wykopać. Łopata, 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 łopata. Jak to idzie ta kopalnia? Ona idzie tu, 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 tu. Spróbuję wkopać się, może to jest tu już. No dobra, spróbujmy przeryć. Auć! Ile granitu! Ciekawe co z niego można robić, z tego granitu. On jednak występuje w jakiejś określonej ilości, więc też nie jest do końca powiedziane. Wygląda jak dirt, ale to nie jest dirt, więc musi mieć jakiś użytek zapewne. Bo jest go określona ilość, nie jest go nawalone nieskończoność. Ale super, granit znaleźliśmy. Ten odcinek będzie się zwał Kopalnia Granitu. Tu powinno być w takim razie więcej złóż tego granitu, skoro jest go tyle. Nie wiem co kopię, ale wydaje mi się, że to dobre jest. Granit, granit. Będę miał granitowe posadzki w pałacu moim. Mi się tylko z tym granit, szczerze powiedziawszy, kojarzy. Z przepychem, dobrobytem. Nie wiem jak wam, ale... Przecież pisze granic, więc ja nie wiem, co to może być innego, jak nie granic. Tutaj troszkę przesadziłem ilościowo stopniami, nie zgadza mi się. Tu powinien być 2. Tu powinien być obniżony. Dobra, muszę to zakopać w takim razie. Nie wiem, czy znowu mi słońce nie zachodzi. Jeszcze się trzyma, dobra. Mięsko mamy, więc możemy dalej kopać. Tylko teraz powinniśmy... Po co ja to w ogóle tak zrobiłem? No dobra. Rozejrzmy się jeszcze trochę tutaj po tej kopalni. Mam nadzieję, że kopię cały czas na wprost. Raz, dwa. I tu będzie spadek. I mamy znowu iron ore. Niestety go słabo widzę, więc... Oj, mamy węgiel. Nie podoba mi się ten dźwięk. Jakieś objawienie, czy co to było? Ale surowców, jej. Będziemy bogaci znowu. Czyli mamy kopalnię porządną. Jestem tak dumny, że to udało mi się znaleźć ten granit, który nie wiem do czego słuszy. Możecie napisać w komentarzach, o co chodzi z tym granitem. Tak jak mówię, jak grałem dawno temu w Minecrafta, na wersji beta pierwszej jeszcze, co jeszcze Minecraft wtedy nie był, był do kupienia za połowę ceny bodajże tego, co teraz jest, albo za jakieś 75% wartości ogólnej tej. Mamy noc. Dobra, uciekamy do domu. Pusto jest. Mam nadzieję, że potwory rekinów wodnych z widmo nie ma jeszcze w tej grze wymyślonych. Jak księżyc wysoko wyszedł już. To nie jest już taka wczesna pora. Och. Zamykam, zamykam, zamykam. O, udało się.
No dobrze, teraz jeszcze potrzebuję tego craftboxa gdzieś dać na górę. Może spróbujmy coś tutaj obczaić. Nie ma to jakoś specjalnie tego dużo, ale udało nam się najważniejsze materiały znaleźć do dzisiaj, które będą nam niezbędne do pracy prawidłowej. Więc zdobyliśmy węgla tyle, co wystarczy na zrobienie. Myślałem, że zombie. Dobra, więc w takim razie zakończymy ten odcinek na tym. Odkryliśmy kopalnię granitu, kopalnię żelaza i kopalnię węgla w jednym. Więc mam nadzieję, że to będzie też kopalnia diamentów, ale na razie ogólnie ją nazwę kopalnia, tam ona jest, nazwę ją ogólnie kopalnia grafitu i mam nadzieję, że wspólnie ją zbadamy. Piszcie w komentarzach odnośnie tego mostu zakichanego, bo go muszę czym prędzej zrobić, bo podróże za długo trwają, a muszę skrócić ten czas. Napiszcie, w jaki sposób go najlepiej zrobić. Więc to by było na tyle w tym odcinku i myślę, że zobaczymy się za niedługo już. Do usłyszenia, pa!